26 września robimy taką biesiadę z GS-ikiem, czyli mającą na celu promowanie gminnej spółdzielni, a przy okazji producentów żywności z terenów wiejskich, czyli zaprosiliśmy sołtysów, zaprosiliśmy dużą grupę rolników, nasi pracownicy jak najbardziej, bo najważniejsi w tej imprezie będą brali udział, plus do tego może, nie wiem, ksiądz dziekan, który też nas tutaj wesprze swoją osobą, bo chcielibyśmy zrobić coś fajnego takiego, żeby ta spółdzielnia dalej była na tym etapie, na którym jest dzisiaj, tak? Ale też nie ukrywamy, że wychodzimy gdzieś tam z korzeni rolniczych, czyli od 74 lat dzięki rolnikom powstaliśmy. I tak naprawdę te grupy, które się kiedyś zrzeszały, dzisiaj jest to może trochę bardziej luźne, czyli chcemy zrobić taką integrację. Sołectwo Kopaczów jest współorganizatorem tego przedsięwzięcia. Spotkanie takie integracyjne dla rolników po dwóch latach przerwy tak naprawdę jest jak najbardziej wskazane i pożądane przez wszystkich mieszkańców, przynajmniej okręgów wiejskich, bo frekwencja, jaka została zadeklarowana przez sołtysów, którzy zostali jakby zaangażowani do pomocy przy organizacji tej imprezy, jest bardzo duża, a wręcz musieliśmy trochę ograniczać co do osób towarzyszących i chętnych do tego, aby wziąć udział w takim spotkaniu. To będzie na stawach hodowlanych na Piątej Pochylni, będzie to biesiada przy pieczonym prosiaku, przy jakichś tam oczywiście konkursach, to będą organizowały osoby tutaj z gminnej spółdzielni, żeby ta zabawa była taka, tak naprawdę promowała nas, promowała spółdzielnię, promowała rolników też, no bo nie ukrywamy, że tych rolników już jest coraz mniej na tym terenie, ale jednak jeszcze są, którzy to gdzieś tam uprawiają, także pieczony prosiak, grill, taka normalna biesiada przy muzyce, przy fajnej zabawie i przy niesamowicie fajnych ludziach.